Krótkie łańcuchy dostaw to przemyślane zmniejszenie ilości pośredników w dostarczeniu ostatecznemu konsumentowi produktu końcowego. Może by wyróżnić różne rodzaje krótkich łańcuchów dostaw. Rodzaje krótkich łańcuchów dostaw to sprzedaż przy drzwiach bezpośrednio w gospodarstwie, sprzedaż na targowisku rolnym, sprzedaż przy drodze, sprzedaż od drzwi do drzwi, sprzedaż poprzez internet, czy sprzedaż sąsiedzka, czyli od rolnika do rolnika. W dobie pandemii COVID-19, gdy konieczne jest ograniczanie kontaktów bezpośrednich i stosowanie dystansu społecznego, skracanie łańcucha dostaw wydaje się koniecznością chwili i z dnia na dzień zyskuje na wartości zarówno dla producentów, jak i konsumentów. Oświetlone, utwardzone, z parkingami i sanitariatami. Tak wkrótce będą wyglądać kolejne targowiska na Mazowszu. Przynajmniej połowę ich powierzchni zajmować będą zadaszone stoiska. Targowiska zyskają również przyłącze do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Dzięki wsparciu mazowieccy rolnicy będą mogli w godziwych warunkach sprzedawać produkty wytworzone w swoich gospodarstwach. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pomaga w realizacji takich inwestycji. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju. Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W ramach poprawy organizacji łańcucha żywnościowego wspierane są inwestycje związane z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Ponadto dla ułatwienia sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych kontynuowane jest wsparcie właśnie na rzecz budowy i modernizacji targowisk. Łączne dofinansowanie inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów wynosi prawie 32 miliony złotych. Odwiedziliśmy mazowieckie targowiska w Chorzelach i Mochowie, by przekonać się, jak program rozwoju obszarów wiejskich wpływa na rozwój handlu i wspomaga krótkie łańcuchy dostaw w regionie. Więcej już za chwilę. Chorzele to gmina miejsko-wiejska w Polsce, położona w województwie mazowieckim w powiecie przasnyskim. Znajduje się tam targowisko Mój Rynek, które do użytku zostało oddane w październiku 2020 roku. Koszt inwestycji to 3 miliony złotych, z czego około miliona złotych udało się pozyskać z PROW na lata 2014-2020. Nasze targowisko cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W każdym tydzień przybywa do nas bardzo wielu mieszkańców, zarówno tych kupujących, jak i tych handlujących. Sprzedajemy produkty rolne, jak również produkty eko i cieszy się on ogromnym powodzeniem, co jest jakby samym w sobie dowodem na to, że jest to inwestycja bardzo oczekiwana i trafna. Nowa wiata targowa składa się z trzech segmentów 16-stanowiskowych oraz jednego 10-stanowiskowego. Każde z nich zostało doświetlone oraz wyposażone w gniazda elektryczne. Oprócz tego na targowisku pojawiły się stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne i ogłoszeniowe. Całość przyozdobiły również krzewy i drzewka. Dzięki wielopokoleniowej tradycji targowisko w Chorzelach stało się nieodzownym elementem lokalnej kultury. W naszym mieście jarmarki były już od XV i XVI wieku, więc jest to taka trochę nasza tradycja. My tę tradycję właśnie kultywujemy i faktycznie mieszkańcy, kiedy tu przyjeżdżają, spotykają się, rozmawiają, wymieniają między sobą różne doświadczenia, uwagi. Dużym udogodnieniem dla handlowców są miejsca postojowe, które zostały wybudowane bezpośrednio przy stoiskach handlowych.
Również zostały tu zainstalowane elementy ekologiczne. Zainstalowaliśmy ogniwa fotowoltaiczne, które zabezpieczają nasze targowisko w około 35%, jeśli chodzi o dostawy właśnie prądu. Lampy również zostały postawione LED-owe, także cały czas stawiamy na właśnie ekologię. Poza tym zasadziliśmy nowe krzewy, nowe drzewka, dużo jest trawy. Targowisko Mój Rynek nie służy wyłącznie do handlu, ale stało się miejscem, które na dobre wrosło w życie lokalnej społeczności. Mochowo to miejscowość położona w województwie mazowieckim w powiecie sierpeckim. Targowisko Mój Rynek powstało tutaj w 2020 roku, tak samo jak w Chorzelach. Z programu rozwoju obszarów wiejskich udało się pozyskać na ten cel około 900 tysięcy złotych. Cały czas tą strategię mamy z przodu głowy, żeby rozwijać naszą gminę. A ten program, o którym rozmawiamy, program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, oczywiście jak najbardziej tak, spisał się to w naszą strategię i ten rozwój jak najbardziej jest. Targowisko posiada parking, miejsca zadaszone, jak i powierzchnię otwartą, która oddana jest do dyspozycji handlującym. Teren targowiska wyposażono w energię elektryczną i potrzebne sanitariaty. Targowiska to oczywiście przede wszystkim promocja. Promocja naszej gminy, promocja regionu, jeżeli chodzi o produkty regionalne, które się tu sprzedają. Aczkolwiek to również wyzwanie dla sprzedających i kupujących oczywiście, jeżeli chodzi o cały kształt tego działania targowiska. Ponieważ jak dobrze wiemy, to się przyczynia też również do takiego współdziałania między mieszkańcami. Targ w Mochowie nastawiony jest przede wszystkim na ekologię. Można tu kupić regionalne produkty prosto z sadu czy z ogródka lokalnych rolników. Właśnie na tym polega skracanie łańcucha dostaw. Ten tak zwany przedpokarmowy, jeżeli chodzi o pominięcie tych pośredników, właśnie tu się to dzieje, tak? Czyli wytwórca bezpośrednio może swój produkt sprzedać bez udziału pośrednika i trafia od razu do kupującego. To oczywiście wiadomo, za tym idzie cena. Dzięki również takim działaniom społecznym, jak koła gospodyń wiejskich, które też sprzedają swoje regionalne produkty, czy to jest miód, czy to są kozie sery, naprawdę, czy rękodzieło, jak tutaj widzimy na miejscu, naprawdę jest zainteresowanie. Cieszymy się, że takowe jest. Targowisko jest otwarte w dogodnych godzinach, od 6 do 14, jeżeli chodzi o poniedziałki. W soboty od 6 do 12. Naprawdę dzieje się tu coś fajnego. W budynku socjalno-biurowym znajduje się sala, w której podziwiać można rękodzieła i produkty lokalne wykonane przez mieszkańców gminy Mochowo, a przede wszystkim przez aktywnie działające koło gospodyń wiejskich. Nasze koło gospodyń wiejskich Ścieślina, no, przygotowałyśmy na dzisiejsze spotkanie. Jest to chleb własnoręcznie wyrobiony, wypieczony starą tradycją. Mamy również tradycyjny polski ten smalec wiejski, ogórki kiszone również tutaj z naszego regionu. Jak widać, Mój Rynek nie służy mieszkańcom jedynie do handlu. Stał się miejscem spotkań, integracji, jak również daje sposobność do rozwoju lokalnej kultury. Osoby, które handlowały, skupiały się przede wszystkim na parkingach, gdzieś przy sklepach, tudzież na chodnikach, a teraz mogą w jednym miejscu skupić się, korzystając z tego wspaniałego obiektu zadaszonego, również z medium socjalnym, czyli taki 21 gminy Mochowo jak najbardziej się pojawił i możemy się oczywiście pochwalić. Coraz więcej instytucji, organizacji czy samorządów zachęca do tworzenia i korzystania z krótkich łańcuchów dostaw. My także dostrzegamy w nich ruch w dobrym kierunku, by na naszych stołach znajdowała się tylko jakość, świeżość i dobra cena.